Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał, a był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oto słowo Pańskie. Na początku chciałbym was zaprosić do tego, żebyście wyobrazili sobie te sceny z Ewangelii. Myślę, że nie będzie to trudne, bo znajdujemy się, tak jak Jezus przyszedł do synagogi, znajdujemy się właśnie w kościele, w synagodze. I spróbujcie sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie to, co wtedy się działo, te kilka tysięcy lat temu. Przychodzi Jezus. Wyobraźcie sobie, że to jest teraz. Przychodzi Jezus do świątyni. Jest tłum. Czujecie, że obok ktoś was jest. I wczujcie się w tę scenę. I zauważcie, że też są faryzeusze, uczeni w piśmie. Możemy sobie wyobrazić tutaj nas przed ołtarzem, którzy próbują pochwycić tego, który głosi Słowo Boże, na czymś, żeby złapać go na jakimś błędzie, żeby mieć o co go oskarżyć. I spróbujcie się wczuć w którejś z tych osób, czy albo stoicie sobie gdzieś w tłumie, gdzieś z boku, przyglądacie się temu wszystkiemu. Spróbujcie zobaczyć, jakie uczucia wam w tym towarzyszą. Co się dzieje? Może sfrustrowanie, może niedowierzanie. Dlaczego oni tak robią? Przecież on dobrze mówi. A może wręcz przeciwnie. Przychylacie się do tego, co myślą faryzeusze. Że próbują go zgładzić, że to im się nie podoba, co on mówi. A może spróbujcie się wczuć w tego, który miał uschłą rękę, że to jesteście wy. Jesteście z tą uschłą ręką, siedzicie i na was patrzy Pan Jezus i mówi do was dobre słowa. Spróbujcie sobie o tym pomyśleć i zobaczyć, co się w was rodzi. Spróbujcie sobie to nazwać. I kiedy popatrzymy na Jezusa, który jest w centrum całego tego wydarzenia, kiedy popatrzymy sobie, co jest napisane w Ewangelii świętego Marka, ta sama przypowieść. W Ewangelii świętego Marka jest napisane: Jezus spojrzał wtedy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca. Zobaczcie, że Pan Jezus wkurzył się na to wszystko, że oni po prostu mu nie wierzą. Rodzi się w nim gniew, ale nie jest to ten sam gniew, który trawi faryzeuszy. Gniew Jezusa łączy się tak naprawdę z miłością i ze smutkiem. Smutkiem z powodu zatwardziałości serc. I zatwardziałość serc tych ludzi była tak wielka, że nawet Duch Święty, który próbował doprowadzić ich do prawdy i do zbawienia, nie był w stanie się przebić przez tę skorupę egoizmu, zapatrzenia w siebie, w swoje wyobrażenie świata, religii, pobożności. Nie był w stanie nic zdziałać. Jezus po prostu z gniewem na nich patrzy. Możecie sobie wyobrazić, że Pan Jezus teraz patrzy z gniewem na was. Jak sobie popatrzymy na faryzeuszy, to tak naprawdę interesowało ich tylko i wyłącznie zło. Tego szukali. Nie szukali dobra. Nie byli otwarci na dobro, na słowo, które pochodziło od Boga,
na dobrą nowinę. Oni nie byli w stanie tego usłyszeć. Byli zamknięci na szukanie zła. Zobaczcie, że nawet nie zauważyli tego człowieka, który cierpiał. On był im zupełnie obojętny. Na niego nawet nie popatrzyli. Tak naprawdę oni cały czas tropili zło i grzech. To był ich cel życia, tropienie zła i grzechu. Nic innego ich nie interesowało. Nawet dobro, które było czynione przez innych, nie było dla nich istotne. Tak naprawdę to, co było istotne dla nich, to byli oni sami. I całą uwagę przyciąga, cała uwaga ich jest skupiona właśnie na słabościach innych, na tym, co innym się nie udaje, na nauczaniu, jak wy powinniście zrobić, jak powinien wyglądać świat, na narzekaniu i tak dalej, i tak dalej. Że tak naprawdę w nikim nie potrafią zobaczyć dobra, a tak naprawdę w sobie nie potrafią zobaczyć dobra, które w nich jest. Nie potrafią nawet o nim myśleć. Tak się zafiksowali na szukaniu i znajdowaniu zła we wszystkim, że już nie potrafią zobaczyć tego czystego dobra, którym jest Jezus. Nie potrafią zobaczyć człowieka obok siebie, który cierpi i nie pozwalają nawet na to, żeby go uzdrowić. Kiedy Jezus pyta, co zrobić, uzdrowić go czy nie, czy w szabat uleczyć czy nie. Nie potrafią na to odpowiedzieć. Są te trochę takimi sępami, które krążą i szukają padliny, która śmierdzi, które szukają zła. I wydaje mi się, że czasem w naszej pobożności, religijności i naszym patrzeniu na Boga może nam to samo grozić, takiego szukania i znajdowania zła we wszystkim, że nie potrafimy zobaczyć dobra, które jest wokół nas, że w tym wszystkim jesteśmy tak gdzieś zamknięci na takim samodoskonaleniu, widzeniu w sobie tylko i wyłącznie złych cech i szukaniu winnych i usprawiedliwiania się i tak dalej, że nie jesteśmy w stanie otworzyć się i zobaczyć tego, co w nas jest dobre. Jeśli Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to jesteśmy dobrzy. I teraz ta Ewangelia i święta, którą dzisiaj wspominamy, święta Teresa, zaprasza nas do tego, żeby w tym świecie, w którym żyjemy, żeby w nas samych dostrzegać dobro. Bo jak widzimy takie życie, jakie wiedli faryzeusze, szukania i znajdowania zła we wszystkim, nie przynosi szczęścia. Zamyka nas na samych siebie, na swoje wyobrażenia. I święta Teresa, którą dzisiaj wspominamy, jest takim przykładem człowieka, który potrafił w tym świecie, w którym jest dużo zła, cierpienia, zobaczyć dobro, zobaczyć drugiego człowieka, pomóc mu. I to w prostych czynnościach, żebyśmy nie szukali jakichś wielkich rzeczy, wyobrażeń, co ja teraz będę robić. Właśnie nie. Prostota. Święta Teresa pokazuje nam prostotę bycia chrześcijaninem. Prostotę szukania w zwykłych, prostych rzeczach Pana Boga. To nie jest nic nadzwyczajnego. Dlatego to, co Pan Jezus cały czas chciał nam przekazać, to myślę to, żeby po pierwsze nasza wiara była prosta, żebyśmy nie przekombinowali tej wiary i to, żeby nam nie przysłaniało tak naprawdę tego prawdziwego obrazu Pana Boga. I żebyśmy szukali i znajdowali dobro we wszystkim. I zacznijmy od siebie, żebyśmy siebie nie potępiali. Bo to też myślę, że jest bardzo częste, że nie doceniamy siebie. Nie doceniamy tego dobra, które w nas jest. Że często chodzimy smutni, bo nam się wydaje, że nic nie znaczymy. W oczach Boga znaczymy bardzo wiele. I do tego was zachęcam, żebyśmy podczas tego obozu też próbowali zobaczyć tych ludzi, którzy mają uschłą rękę, żebyśmy my, którzy mamy tą uschłą rękę, dali się Panu Jezusowi uzdrowić, żebyśmy nie byli jak faryzeusze, którzy wychodzą z gniewem, że się nie udało swojego planu przeprowadzić na życie. Żebyśmy byli tak jak ten człowiek, który nic nie mógł zrobić, żebyśmy dali się uzdrowić Panu Jezusowi.